Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, czy dlaczego państwo polskie, to w którym żyjemy, jest nielegalne, ale ten temat wziął się z pytania widza dotyczącego działań polskich rolników i chciałbym odnieść się do tych działań też i próbować uświadomić Państwu dwie rzeczy, że to jest, że jakby nie wiemy, nie jesteśmy informowani, co dokładnie rolnicy dziś w Polsce robią, i druga rzecz, że walczą o coś najbardziej fundamentalnego dla nas wszystkich, dla Polski, dla jej niepodległości. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Proszę te pytania kierować w mailach. No i tak, cała ta problematyka wzięła mi się z takiego zaskakującego maila jednego z czytelników, który podpisał się, znaczy jako Wicher. Szanowny panie Stanisławie, w związku z protestami rolników zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie o godziwość i moralność protestu. Chodzi mi o katolicką wykładnię oraz czy w cywilizacji łacińskiej jest taka możliwość. Mam na myśli protesty rozumiane w sposób dzisiejszy. Nasuwa mi się dodatkowe pytanie o godziwość protestów pod domem polityka. W głosach wielu osób można usłyszeć, że zamykanie dróg, etc. bardziej denerwuje społeczeństwo i politycy się tym nie przejmują. Są też opinie, które każą na poważnie brać ewentualność protestów właśnie pod domem konkretnych polityków w formie choćby ciągłej obecności w okolicach tych domostw. Bardzo proszę o odpowiedź na postawione pytanie w materiale na YouTube. No i teraz tak, zacznijmy od tego ujęcia moralnego i cywilizacyjnego. Pamiętajmy o tym, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest sprawiedliwość, czyli oddać każdemu to, co się należy. Jeżeli komuś się nie oddaje tego, co mu się należy, ma on prawo o to się ubiegać. Prawo państwowe musi mieć ducha sprawiedliwości i jego litera ma sens i musi być przestrzegana, o ile z tym duchem się wiąże. Święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej mówił o cnocie praworządności i mówił, że cnota praworządności nie polega na literalnym, drobiazgowym trzymaniu się prawa, tylko na trzymaniu się ducha prawa, czyli sprawiedliwości. I teraz z tego maila wynika, że jakby jego autor, jakby, nie mówię, że koniecznie to wynika, ale jakby, tak to odbieram, jego autor nie rozumiał, co się dzieje wokół polskiego rolnictwa. Tylko, nim do tego przejdę, jedna rzecz. Zasadnicze pytanie, które mi się tu pojawiło w związku z tym mailem, czy państwo polskie jest państwem legalnym? Kiedy powstała Konfederacja Polski Niepodległej w 1979 roku, jedynej wtedy formacji, która mówiła o normalnej Polsce, o Polsce niepodległej, Polsce, która nie byłaby państwem socjalistycznym, bo korowcy, ci, z których później wyrosła Unia Wolności, Unia Demokratyczna, Okrągły Stół mówili tylko o finlandyzacji Polski, o socjalizmie z ludzką twarzą. No to w Konfederacji Polski Niepodległej pierwsze stwierdzenie było takie, że normalna Polska zacznie się, kiedy uzna się, w momencie, kiedy uzna się, że w Polsce panuje stan prawny z dnia 1 września 1939 roku. Jedyny legalny, ostatni legalny stan prawny. No i teraz tak, PRL z punktu widzenia każdego był państwem nielegalnym. Był państwem, które sobie Rosjanie powołali, używając do tego polskich marionetek.
w swoim interesie. I nigdy w tym państwie nie stało się coś, co by to państwo zalegalizowało. I teraz w 89 okazało się, że to, co ma być, będzie kontynuacją PRL-u. I do dzisiaj jest kontynuacją PRL-u, czyli całe to prawo PRL-u, którego nie odwołano, a nie odwołano w znacznej większości, nadal obowiązuje. Obowiązują na przykład dekrety Bieruta związane z prawem własności różnych osób, prawem własności do domów, ziemi i tak dalej. I te dekrety Bieruta uznaje się jako coś, co jest przepisem legalnym, przepisem prawnym, prawda? Czyli to, co nielegalne. Co to były dekrety Bieruta? Przyszedł człowiek, znaczy przywieźli w teczce rosyjscy komuniści Bieruta, ustanowili go na najwyższych stanowiskach i on zaczął wydawać dekrety. Te dekrety nie mają żadnej mocy prawnej w Polsce, a mają moc. Co z tego wynika, że cały ten czas po 89 roku, a po dzisiaj, aż po dzisiaj, jako kontynuacja czegoś, co jest nielegalne, uzupełnienie tego, co jest nielegalne, jest dalej nielegalne. Czyli można by powiedzieć, że faktycznie Polska prawdziwa, Polska niepodległa by powstała, gdyby ten cały okres został przekreślony jako okres prawnie niebyły, moralnie niebyły. I teraz oczywiście mogłyby być różne problemy prawne związane z własnością prywatną, bardzo skomplikowane, bo przecież znaczna część tego, co dzisiaj do kogoś należy, to są ziemie, domy, mieszkania w istocie ukradzione. Ukradzione czy to konkretnym osobom, czy ukradzione całemu społeczeństwu, prawda? Że powiedzmy za pieniądze zbierane z podatków budowało się luksusowe mieszkania, luksusowe domy, a później te domy przekazywało się za darmo lub za symboliczną złotówkę, czy symboliczne 5000 złotych różnym osobom, które związane były w taki czy inny sposób z systemem komunistycznym czy z Rosją. Przecież rzeczniczka, na przykład rzeczniczka Mazowieckiego zakupiła za 1 złotówkę luksusowy dom, można powiedzieć pałac z olbrzymim ogrodem w Konstancinie. Zakupiła. Także w tym kontekście to prawo, które jest w Polsce, jego nie ma, ale jego nie ma też, znaczy nie ma obowiązku jego przestrzegania też w tym sensie, że ono służy temu, co można nazwać tylko złem, niesprawiedliwością, działaniem godzącym w podstawowe interesy Polski. No i właśnie, zobaczmy. Kiedy posłuchamy radia, kiedy popatrzymy na różne dzienniki telewizyjne, to tam się pojawią jakieś migawki dotyczące rolników. Tu traktory, tu blokada, tam blokada. Ale te informacje są tak spreparowane, no, że tak naprawdę to nic się nie dzieje i w zasadzie nikomu to nie przeszkadza. Jak tutaj pisze autor tego maila, no tylko denerwuje społeczeństwo. No, natomiast jeżeli zajrzymy na YouTube, jest masę kanałów, które pokazują, co się dzieje, co rolnicy robią w całej Polsce. Programy, w których ci rolnicy się wypowiadają, przedstawiają swoje racje. Programy, w których widać, że w poszczególnych części Polski wyłaniają się niejako w sposób naturalny liderzy. Osoby, które mogą stanąć na czele różnych grup rolników i ich poprowadzić w właściwym kierunku. Osoby, które mogą się ze sobą dogadać, wytworzyć jakąś prawdziwie polską formację. I teraz o co walczą rolnicy? Rolnicy walczą o być albo nie być polskiego rolnictwa, czyli walczą tak naprawdę o być albo nie być Polski,
bo Polska bez rolnictwa straci wszystko. I to w perspektywie żywieniowej, w perspektywie zdrowotnej, ale również w perspektywie moralnej i duchowej. Rolnictwo, rolnicy, wieś zawsze stanowiła zaplecze, bazę Polski, bez której Polska by nie mogła istnieć. Polskość, tożsamość narodowa, kultura narodowa, elita polska to była zawsze szlachta. Tylko że ta szlachta wciąż czerpała siły z chłopów. Prawda? Skąd się brała szlachta? Skąd brała się szlachta w tak wielkich ilościach? W Polsce ta klasa dochodziła momentami do nawet 15% całej populacji. To byli wciąż byli chłopi, którzy zasługiwali się dla Polski, uzyskiwali statusy, tytuły szlacheckie, zasilały tą klasę szlachecką, która wciąż była dziesiątkowana przez różne wojny. Bez chłopów kościół w Polsce byłby słaby. To chłopi dawali kapłanów, dawali biskupów. No i ten proces był, jest i będzie. Masoneria wiedziała w odniesieniu do całej Europy, że tam, gdzie zniszczy się rolnictwo, tam zyska się władzę, tam będzie można osłabiać i niszczyć tożsamość narodową, katolicyzm. I także to uderzenie w rolnictwo jest uderzeniem w każdego z nas i jest uderzeniem w polskość, w Polskę, w tożsamość narodową, w Kościół, w suwerenność, w niepodległość. Prawda? Jest to fundamentalna rzecz. Wszyscy powinniśmy popierać rolników. Na ile tylko można. Jeżeli gdzieś są blisko naszego domu, to zaoferować im dobre słowo, zaoferować im wszelką możliwą pomoc, prawda? Skorzystanie z toalety, skorzystanie z prysznica, gorące jedzenie, zimne jedzenie, napoje, cokolwiek im potrzeba. No i zobaczmy. Znaczy to jest zadziwiające, jak ja patrzę na swoje kanały i patrzę, które programy cieszą się zainteresowaniem znacznym, które średnim, a które słabym. No to jak zrobiłem program o rolnictwie, to oglądalność była kiepściutka. Jak zrobiłem program o szkole, oglądalność kiepściutka. Jak zrobiłem program o katolicyzmie polskiej młodzieży, o tym, co się dzieje w związku z lekcjami religii, oglądalność była kiepsciutka. Jak robię programy o sztucznej inteligencji, a robię ich niemało, oglądalność jest kiepsciutka. To wszystko są tematy kluczowe. Kluczowe dla naszej teraźniejszości, ale przede wszystkim kluczowe, fundamentalne dla naszej przyszłości. I rolnictwo jest tutaj no, jednym z najważniejszych. Ktoś ostatnio ze znajomych, już nie powiem kto, zapytał mnie, co to jest Zielony Ład. No to ja powiedziałem, a co wiesz o Zielonym Ładzie? Nie potrafił powiedzieć ani słowa. Prawda? Kiedy już powinniśmy wiedzieć to, co rolnicy doskonale wiedzą, że jest to niebywałe uderzenie w polskie rolnictwo, oczywiście też w rolnictwo całej Europy. Uderzenie, które spowoduje, że to rolnictwo w ciągu niewielu lat przestanie praktycznie istnieć. Prawda? I pomysły, które są w ramach tego Zielonego Ładu, no to widać jak na dłoni, że one są wrogie, że one są niszczące, że one są absurdalne z punktu widzenia interesów poszczególnych narodów, z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia rolnictwa, z punktu widzenia ochrony przyrody, wszystkiego, prawda? Jeżeli oni żądają, żeby 4% ziemi ugorować, czyli 4% ziemi, żeby było w ogóle nieuprawiane, i domagają się, żeby ta ziemia nie była goła, żeby coś na niej rosło, i określają, co na niej ma rosnąć, no to rolnicy mówią, oni chcą, żebyśmy tam wysiali chwasty. A chwasty mają to do siebie,
To mi tłumaczył taka dygresja. Jeden z rolników mówił, wie pan, kiedyś nie było nigdzie chwastów, bo każdy kawałek ziemi był w jakiś sposób uprawiany. Każdy. Natomiast teraz mówi, tych ugorów jest coraz więcej, nie mówiąc o tym, bo to mówił rolnik z Nałęczowa, że w Nałęczowie jest dziesiątki olbrzymich działek budowlanych, które olbrzymi, które kupili ludzie, najczęściej warszawiacy, jako lokatę kapitału, jako ziemię, na której się pobudują, jak przejdą na emeryturę. I te działki są zarośnięte chwastami, bo tam nikt nie zagląda. Mam nawet takiego znajomego, który kupił taką olbrzymią działkę gdzieś na początku lat 90. I jak mi powiedział, że ma działkę i gdzie, to ja mu powiedziałem, na tej działce rośnie olbrzymi las. On się zdziwił, tylko że las, no, samosiejki wyrosło, masę jakichś drzew liściastych, pełno krzaków i oczywiście pełno chwastów. Ale jak jeżdżę tam na rowerze, no to to te działki budowlane, które stoją tam od lata, jeżdżę od lat do Nałęczowa, no to chwasty są takie po pas, prawda? I w tych chwastach rozwija się wszelkie robactwo możliwe, grzyby, inne szkodniki, i to przełazi na pola. I tych chwastów, tych gniazd tego robactwa, no nikt nie jest w stanie zwalczyć. Może zwalczać stosując różne środki ochrony roślin na swoim terenie, ale po pierwsze to podnosi koszty. To nie jest za zdrowe, a szczególnie wtedy, kiedy znajdą się rolnicy tacy, którzy no, nie patrzą na instrukcje obsługi, albo patrzą, ale się nie stosują, prawda, nie stosują okresów karencji. No i teraz Unia mało, że każe zachwaszczać Polskę, znaczy nie tylko Polskę, całą Europę, no to jeszcze stosuje kolejne regulacje odnoszące się do środków ochrony roślin. Efekt jest taki, że plony będą coraz mniejsze i coraz droższe. Ta walka z chwastami, samymi chwastami, ale również z tym całym robactwem, będzie coraz droższa i rolnicy będą ją przegrywać, ale takich przepisów w Zielonym Ładzie jest bardzo dużo. No, chociażby to, że kiedyś były tak zwane strefy buforowe, dobrowolne, że w pobliżu jakiejkolwiek wody, jak rolnik nic nie zasiał, albo nie stosował środków ochrony roślin czy nawozów, no to mu dopłacali. A teraz te strefy buforowe, liczące po 3 metry, mają być 3 metry od wody, to są tysiące hektarów. Mają być przymusowe, prawda? Albo tam mają rosnąć chwasty, albo nie wolno tam stosować środków, i do tego rolnik musi sporządzać całą wielką dokumentację. No i będą kontrole. I teraz, jak to zrobić, żeby do linii 3 metry od wody były te różne środki zastosowane, a po drugiej stronie tej linii nie. Przyjdzie kontrola, to znajdzie tu po tej drugiej stronie linii te środki, więc trzeba te środki stosować nie 3 metry, tylko 4 metry od wody. Na różnych środkach jest napisane, że będą całkowicie bezpieczne, jeżeli będą 2 metry od wody, a dokumenty Unii Europejskiej mówią, nie bierzemy tego pod uwagę, muszą być 3 metry od wody, i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi ten no, przerażający, niezrozumiały akt pozwolenia na to, żeby do Polski i do innych krajów wchodziły te towary, te produkty żywnościowe z Ukrainy. A nie, one nie są ukraińskie, bo w znacznej mierze należą nie wiadomo do kogo, do jakichś zachodnich koncernów. No, ale państwo ukraińskie pewnie z tego ma jakieś podatki.
ale tam nie obowiązują żadne reguły, prawda? Czyli to, co mówią polscy rolnicy, zmuszono ich do stosowania takich procedur, że chcą czy nie chcą, zaczynają produkować bardzo zdrową żywność, ale ta droga żywność, to jest drogie zboże, w tym kukurydza i tak dalej, i tak dalej, no robi się drogie. Drogie ze względu na to, że te procedury są kosztowne. Natomiast na Ukrainie nie stosuje się żadnych procedur, nie ma żadnej tutaj moralności, żadnego myślenia o konsumencie. Przechowywanie tych towarów, produktów jest takie, że jeszcze dochodzą różne dodatkowe zagrożenia, zatrucia i tak dalej. I teraz oni mogą sobie to zawozić gdzie chcą, a jeżeli nie mogą gdzie chcą, to i tak zawożą gdzie chcą, bo powiedzmy wiozą to do jakiegoś kraju, gdzie jest zgoda, a później z tego kraju to zboże, kukurydza, jaja, maliny wraca do Polski. Ostatnio jak byłem u fryzjera, mówię u fryzjerki, mówię, że o tych malinach, co to przychodzą z Ukrainy i że to jest czysta trucizna, że Ukraińcy nie potrafią ich przetransportować świeżych, bo próbowali, to pacia przychodziła, no to teraz zaleli Polskę i Europę mrożoną maliną, innymi mrożonymi owocami. I ona mówi do mnie, no tak, ale to będzie napisane na opakowaniu, z jakiego kraju pochodzą owoce, bo ona mówi, ja kupuję mrożone maliny. No to akurat prosto od niej poszedłem do sklepu spożywczego i sprawdziłem, nigdzie na owocach nie znalazłem napisu, na owocach mrożonych, napisu, z jakiego kraju pochodzą. I rolnicy polscy mówią, wy teraz jecie truciznę, nie nasze polskie. Nasze polskie idzie gdzieś za granicę, jedzą to Niemcy, pamiętam, były takie informacje, że ci producenci niemieccy przetworów mlecznych, którzy działają na polskim rynku, oni skupują mleko, wywożą to mleko do Niemiec, a do Polski przywożą niemieckie mleko, z którego robią dla nas jogurty, prawda, czy inne przetwory mleczne. I teraz zobaczmy jedną rzecz, że jeżeli będziemy śledzić to, co robią rolnicy, jak zaczynają się radykalizować, aktywizować, no bo są pod ścianą, są w przededniu bankructwa, to no, przykładem tutaj jest Bydgoszcz, gdzie był już atak odparty, bo rolnicy nie byli przygotowani na to, że będzie takie odparcie ataku, atak na urząd. I z tego już jest wojna domowa. I teraz rolnicy, znaczy ten cały ruch dojrzewa, prawda? Rolnicy będą się coraz bardziej zorganizowani, coraz więcej wyłoni się liderów, coraz większe będzie porozumienie, coraz większa będzie radykalizacja i ja bym powiedział, że to jest nadzieja dla Polski. To jest nadzieja dla Polski i to zaczęła się pewna wojna, znaczy określiłem ją wojną domową, znaczy wojną z władzami, ale to jest wojna z Unią Europejską. I teraz zobaczmy, co robią te dzisiejsze władze. Widać, że stalinizm wraca, że wraca komuna, że wraca PRL. Widać, skąd oni się wywodzą, bo argumentacja, którą zaczynają stosować, no to mówią, że rolnicy to są, działają w interesie Putina i być może rosyjskie służby za tym stoją i że to nie jest ruch, który w jakikolwiek służy Polsce, tylko służy Rosji. Co oni mówią? Mówią dokładnie to, co mówili komuniści, prawda? Jak były tego typu wydarzenia, to mówili, to są agenci zachodniego imperializmu, to są agenci amerykańscy, czyli tylko wskazywanie palcem się zmieniło, nie na zachód, tylko na wschód, prawda? Znaczy śruba jest coraz bardziej przykręcana, pozory demokracji są coraz mniejsze i
coraz jawnie demontuje się Polskę, niszczy się Polskę i Polacy tego nie zauważają, bo jakoś tak dziwnie od lat jest, że miastowi nie widzą, że wszystko zależy od wsi, a nie od nich miastowych. Nie rozumieją, nie zauważają, działają przeciwko sobie, prawda? Idą do sklepu i kupują różne zachodnie produkty, chociaż takie same polskie leżą obok, w tym samym sklepie albo w sklepiku za rogiem. To jest przerażające. Jeżeli się nie obudzimy, jeżeli nie poprzemy rolników, to te resztki państwowości, to nielegalne państwo, to państwo, które jest przeciwko Polsce, nawet to państwo przestanie w ogóle istnieć. To, o czym mówił przewodniczący Episkopatu Polski, że sytuacja w Polsce, przecież powiedział to w swoim apelu wydanym teraz w lutym 2024, powiedział, że sytuacja Polski jako żywo przypomina sytuację końca XVIII wieku. Bez czas bezpośrednio przed rozbiorami. Mamy czas bezpośrednio przed rozbiorami i siłą, która może zacząć wielki proces, wielką wojnę, wielkie powstanie mające ratować Polskę są rolnicy i o tych rolnikach powinniśmy pamiętać i tych rolników powinniśmy wspierać i powinniśmy się interesować, co się tam dzieje. Dziękuję bardzo.